Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 247. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Jeżeli myślicie, że to będzie odcinek o must-have'ach sezonu i wiodących tendencjach z wybiegów, muszę Was rozczarować. Chociaż w sumie jeśli jesteście stałymi słuchaczkami i słuchaczami podcastu, to zakładam, że wiecie, czego możecie się po mnie spodziewać. W zeszłym roku ruszyłam z serią trendów na nowy rok i postanowiłam kontynuować tę młodą tradycję. Zaprosiłam do siebie 3 ekspertki, by przyjrzeć się branży mody, światowi podróży i oczywiście jedzeniu. Przez najbliższe tygodnie będą ukazywały się bonusowe, środowe odcinki, w których porozmawiamy o tym, co może nas czekać w 2023. Posłuchamy o nowinkach i inspiracjach. Na pierwszy ogień idzie moda. Moją gościnią jest Zuzanna Krzątała, project managerka w Humanity in Action Polska, sustainability project manager w Vogue Polska, aktywistka i modelka. W dzisiejszej rozmowie podyskutujemy o tym, w jaką stronę rozwija się branża odzieżowa. Postaramy się zrozumieć, czym jest zrównoważona moda w 2023 roku. Dowiemy się, czy wirtualne ubrania będą sposobem na walkę z odpadami tekstylnymi oraz jak najnowsze technologie pomogą nam świadomie wybierać ubrania. Zapraszamy. Cześć Zuza. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię w tym już noworocznym odcinku i zastanawiam się w kontekście naszego dzisiejszego tematu, czy myślisz, że czasy top 10 trendów na ten rok i robienia listy zakupów i przeglądania różnych shoppingowych magazynów minęły? Czy to tylko nam się może tak wydawać? Znaczy wydaje mi się, że otworzysz jakikolwiek post na Instagramie, wyjdziesz, otworzysz jakąkolwiek gazetę i wszędzie są te must-have'y. Mm-hmm. I chciałabym, żeby trochę zamiast must-have mieli, żeby to jakby zamienić w taki must-do, czyli co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy robić. I też widzę takie trendy, które się pojawiają, żeby zamiast fizycznych, materialnych prezentów jednak skupić się może bardziej na różnych doświadczeniach, na rzeczach, które są nienamacalne, ale też zostają z nami dłużej. No ale się nie oszukujmy, jakby totalnie nakręcona jest ta konsumpcja. Wyszliśmy płynnie z Black Month, bo to już nie jest czarny tydzień i czarny czwartek zakupów. Nie, to chyba w ogóle był czarny piątek, widzisz. Tak bardzo nie śledzę tych szaleństw zakupowych. I po prostu przeszliśmy płynnie w zakupowe świąteczne szaleństwo. I przed tym trochę nie ma ucieczki, ale można wypracować pewne mechanizmy, żeby trochę się przed tym bronić. Ja bardzo lubię, wyznaję taką zasadę 3 pytań, które sobie zadaję, zanim coś kupię albo kusi mnie, żeby coś kupić. I jest to pytanie pierwsze. Czy naprawdę to kocham? Czy naprawdę jest to coś, bez czego czuję, że jakby, że nie mogę żyć, że to zmieni jakoś mojego życia? Czy jest to coś, czego naprawdę potrzebuję? Oczywiście też nie chodzi o to, żeby kupować, znaczy rzeczy, które nam jakby sprawiają przyjemność, to też nie są rzeczy pierwszej potrzeby. No, ale trzecie pytanie, czy jest to coś, co będzie mi służyć później na długie lata? I to jest trochę klucz wszystkiego, żeby przedłużyć życie tym rzeczom, a, które już mamy i inwestować, bo to jest często inwestycja, te rzeczy są, rzeczy dobre jakościowo są droższe. To na to idą no, konkretne, to się właśnie przekłada i na dobre materiały, dobre surowce, godną płacę, więc czy jest to inwestycja, która będzie mi służyć na lata
I uważam, że powinniśmy sobie zadać te trzy pytania i zobaczyć, czy faktycznie jest to tego warte. Ale fajnie, że powiedziałaś o tym, czy tego potrzebujemy, bo też fajnie jest sobie zredefiniować to słowo potrzebuję, bo to nie musi być potrzeba stricte, nie mam kurtki na zimę, tylko może to być rzeczywiście potrzeba serca i to też jest okej, bo to nas tak trochę rozgrzesza z tego kupowania, że tak jakby nie mówimy, że to jest z założenia złe, że sięgamy po nową rzecz, ale czy ona rzeczywiście jakoś nas wypełni i ona rzeczywiście nam da tę radość, więc myślę, że w ogóle jakaś taka refleksja na poziomie tego, dlaczego kupuję i jak kupuję, jest bardzo potrzebna. No ale właśnie, czy jest potrzebna i my to widzimy, analizując sobie to, co się dzieje, czy też widać w konsumentach taką zmianę i też w twórcach, w domach mody czy w projektantach? Znaczy, wydaje mi się, że ewidentnie zwiększyła się w ogóle świadomość konsumencka, że i to też widać, że są coraz większe oczekiwania względem właśnie produktów. Jakby wydaje mi się, że ta moda na właśnie sustainability, zrównoważoną, odpowiedzialną modę ekologiczną, czyniącą dobro, jakkolwiek po prostu zamiennie z tego korzystamy, to jest ten trend, który no, nie zniknie. Mhm. On jest tutaj, on jest tutaj także właśnie z potrzeby. Ale przez to, że wzrósł ten popyt na te ekologiczne, zrównoważone produkty, to też w pewnym sensie no, nakręca... znaczy marki, wszystkie marki, od fast fashion poprzez właśnie luxurious fashion, poprzez też takie mniejsze, lokalne marki, próbują wpisać się w ten trend i trochę czasami naginając tę właśnie rzeczywistość. Znaczy wielkim problemem jest to, że brakuje transparentności, że nawet jako świadomy konsument jakby nie wiesz, jaką drogę przeszedł dany produkt. Jakby nie jesteś w stanie powiedzieć, czytając metkę, która nawet ma napisane made in Poland, made in Bangladesz, jakby nie wiesz dokładnie to, że coś zostało zrobione, nie masz informacji, skąd pochodzą surowce, materiały. Jest w ogóle przyjęte, że jeden konkretny produkt zazwyczaj przechodzi przez 5 różnych krajów, zanim dotrze do ciebie finalnie. Więc nawet przy naszych wielkich staraniach jest to często no, bardzo zamulony proces. W ogóle zapominamy, że jak mówimy o tej właśnie zrównoważonej modzie, że to nie chodzi tylko o ten, że to jest cały proces od samego doboru materiałów poprzez osoby, które są właśnie zatrudniane w sektorze modowym, że cały proces musi być właśnie zrównoważony. I wydaje mi się, że też proces kupowania powinien być zrównoważony, że to nie tylko wybór zrównoważonej sukienki, ale też zrównoważone nastawienie do, nie wiem, komponowania swojej szafy czy wybierania produktów, bo wydaje mi się też, że my od lat obserwujemy ten trend sustainability zarówno po stronie konsumenta, jak i po stronie producentów. I niestety mam takie przekonanie, że jak ze wszystkim w ludzkich rękach, my potrafimy to zepsuć. I to słowo sustainable stało się trochę takie już właśnie wyświechtane, nadużywane, że my do końca nie wiemy, co to znaczy, że to w sumie ma być jakiś standard, ale no właśnie, musimy włożyć dużo pracy, żeby upewnić się, że to jest dobre dla wszystkich osób zaangażowanych. Czy masz jakąś taką swoją definicję, albo jak ty rozumiesz sustainability na ten rok 2023? Czy my wyciągnęliśmy jakieś wnioski z tych trendów, czy w ogóle branża ustosunkowuje się jakoś inaczej niż po prostu robiąc t-shirty z napisem There's no planet B? Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że jest kilka takich... Znaczy dla mnie trochę sustainability to jest też taki powrót do korzeni. To jest w ogóle zmiana podejścia, rewaluacja naszej relacji z ubraniami. Tak jak już się przyjęło, że przykładamy dużą uwagę do tego, co konsumujemy, co jemy, to też pytanie, co konsumujemy, nawet właśnie w kontekście, nie wiem, popkultury, jedzenia, ubrania. To, co
to, co przyjmujemy wewnętrznie i to, co nakładamy na siebie zewnętrznie, powinniśmy po prostu przykładać do tego większą uwagę. Więc ciekawe, że też wspomniałaś o tych właśnie kapsułach i o też takim minimalizmie, bo na przykład wyszedł ostatnio, dosłownie 2 tygodnie temu wyszedł taki raport think tanku Hot or Cool, który obliczył, ile dokładnie powinniśmy mieć ubrań w szafie. Okay. I tam było, że nie więcej niż 85, nie licząc właśnie bielizny i akcesoriów. I jakby promują taką wizję, żeby tworzyć kapsułowe kolekcje na cały sezon, zaczyna na wszystkie sezony. I tak jak... W sensie kolekcje we własnej szafie. Kolekcje we własnej szafie. Tak jak nie do końca jestem fanką takiego podejścia, takiej właśnie radykalizacji, żeby nie wiem, narzucać jakąś określoną liczbę i zamykać się w takich sztywnych ramach, bo dla mnie też moda to jest w dużej mierze zabawa, ekspresja, inspiracja, to podoba mi się jednak idea, żeby gdzieś się zatrzymać i zobaczyć rzeczy, w których nie chodzimy, a przyjmuje się, że jest to około 30% naszej szafy, to są rzeczy, w których po prostu w ogóle nie chodzimy, żeby nadać im nowe życie, żeby wpuścić je z powrotem w obieg. I najgorsze, co możemy zrobić, to te rzeczy po prostu wyrzucić. No to jest jakaś ostateczność. Absolutnie nie powinniśmy wyrzucać żadnych materiałów. Nawet dosłownie dziurawych prześcieradeł. To są rzeczy, które mogą się przydać później w schroniskach dla zwierząt. Teraz jest zima. Oni apelują, przyjmą absolutnie wszystko. Więc naprawdę to jest jakaś ostateczność. Ale te rzeczy można wprowadzić z powrotem w obieg, chociażby poprzez wymianki, sprzedawanie tych rzeczy. Wydaje mi się, że właśnie w tym roku bardzo dużo uwagi było skierowane na tę uważność, co możemy zrobić z rzeczami, które już nam nie służą, a mogą komuś innemu posłużyć. Czemu też nam nie służą? Może dlatego, że są dziurawe albo znoszone. Są miejsca, gdzie można na przykład oddać znoszone buty. Jest fantastyczna inicjatywa Martyny Zastawnej, Wash, która zajmuje się czyszczeniem i właśnie reparowaniem butów, a teraz także sprzedaje buty używane. Wiesz, na przykład do butów mamy naprawdę podejście 2-3 sezony, zajechane buty. Ludzie nie dbają o swoje buty. Nie pastują, nie czyszczą, nie odnawiają, nie zmieniają fleków. Jakby idea, że możesz mieć coś na całe życie i że możesz przedłużyć życie, a nawet jeżeli już to ci się z jakimś czasem znudzi, to możesz komuś innemu oddać albo odsprzedać. Uważam, że to jest trochę taka najbardziej rewolucyjna idea tego roku. Ale to jest też trudne, bo w momencie, kiedy możemy kupić sobie nowe buty, po pół roku, jak już znosimy te stare, w dodatku w nowym fasonie, jakimś supermodnym, to wymaga od nas właśnie zrezygnowania z czegoś często. I myślę, że jeżeli nie mamy takiego nawyku właśnie naprawiania i dbania o rzeczy, a mamy za to nawyk maniakalnego kupowania, absolutnie, to odsunięcie się od tego jest dużym wyzwaniem. I myślę, że ta zmiana musi zajść w naszych głowach, w naszym podejściu. Musimy chyba czymś zastąpić te zakupy. I ja też pozwolę sobie na dygresję, bo często rozmawiam czy o jakichś tam markach zrównoważonych, czy o różnych fajnych inicjatywach. Ale mi się wydaje, że jeżeli my nie zapanujemy nad tym, dlaczego kupujemy, to nie ma znaczenia dla mnie, niestety, tak mówię zupełnie osobiście, czy my mamy nową rzecz z sieciówki, czy mamy nową rzecz z polskiej lokalnej marki, bo jeżeli też zauważam taką tendencję, że im więcej też mamy zasobów, no to nie mogliśmy sobie wcześniej pozwolić na to, żeby kupić 5 nowych rzeczy z kolekcji polskich brandów, no a teraz po prostu tą naszą manię kupowania w sieciówkach przerzucamy na manię kupowania w tych markach, które właśnie nas rozgrzeszają, no bo są przecież lokalne i dobre, a problem leży gdzieś indziej. Jakby zadaj sobie pytanie, dlaczego kupujesz? No tak, czyli to jest jakiś taki po prostu zamiennik, ludzie, którzy kupują rzeczy, żeby wypełnić jakąś pustkę, żeby... Właśnie to nawet, fajnie przez chwilę. Absolutnie, to, wiesz, bo to nawet jakby nie o to chodzi, że sprzedasz ubranie, żeby zrobić miejsce w szafie na nowe rzeczy. Chociaż to i tak już jest dobry start. Moja znajoma ma taką zasadę, że zanim coś kupi, pozbędzie się jakiejś jednej rzeczy, ale pozbędzie się w taki sposób. Nie wyrzuci absolutnie, po prostu z powrotem wrzuca w obieg. Ale widzisz, ja mam na przykład trochę taki problem z modą vintage. Jestem absolutnie wielką fanką vintage. Nawet usłyszałam ostatnio od mojego bliskiego znajomego, że tak jak
nie wiem, promuje w swoich mediach społecznościowych odchodzenie od kupowania rzeczy nowych, to jednak promuje konsumpcję drugiego obiegu. Dokładnie. Tak jak zawsze podróżuję do nowych miejsc, to właśnie pierwsze jakieś miejsca, które sprawdzam, to są fajne małe kawiarenki, lokalne miejsca z naturalnymi winami i oczywiście miejsca vintage. Mówiąc vintage, mam na myśli, czy to są ubrania, czy ceramika, czy biżuteria. I to jest też trochę taki false friend vintage, chociażby dlatego, że mam słabość do właśnie pstrokatych koszul z lat 70., które są często zrobione jednak z poliestru, no, syntetycznych materiałów. I na przykład problem z takimi rzeczami sztucznymi to jest, nieważne czy mają lat 50, 60, za każdym razem, kiedy je piorę, to uwalnia się właśnie mikroplastik. Więc te rzeczy są takimi trucicielami for life. Jakby to nie jest tylko kwestia samej produkcji ileś tam lat temu, tylko te rzeczy cały czas mają zgubny wpływ na środowisko. I to też jest to, czy ja potrzebuję 10 geometrycznych, kolorowych koszul vintage z poliestru, czy może powinnam mieć jedną koszulę zrobioną z organicznej bawełny certyfikowanej GOTS. I tutaj właśnie wypromuję fantastyczną polską markę Mało. Wiedziałaś, że idzie Mało. Tak, nie, bo oni robią piękne, uniseksowe koszule, gdzie nawet guziki i nitki są właśnie certyfikowane. I kiedy mówię o GOTS, to są faktycznie certyfikaty, które nie są do podrobienia. I oni właśnie promują ideę, że można mieć tę jedną koszulę w szafie, ale świetnej jakości. I co jest też szalenie ważne, nie wycinajmy metek. Wycinamy metki i później nie wiemy, jaki jest skład, jak dbać o tę rzecz, jak ją prać. Znaczy, kto w ogóle dzisiaj przykłada uwagę do tego, jak prać i prasować? Nie wiem, czy ktoś w ogóle dzisiaj właśnie cały czas prasuje. Ja mam też taki wspaniały, starą metodę, że po prostu wieszam koszulę pod właśnie prysznicem i ona się naturalnie sama prasuje. Ale właśnie, wiesz, to jest też ta uważność, którą po prostu przykładamy. To jest... dostajemy te sygnały, to jest też pytanie, dostajemy te instrukcje, to jest pytanie, jak my z tego później skorzystamy. Jakby nie powinno się prać rzeczy po każdym założeniu. Można te rzeczy odświeżyć, po to też są na przykład w ogóle parownice, które są genialne, zabijają zarazki, jakby odświeżają ubrania. Nie wiem, właśnie wracamy do domu, zakładamy strój domowy, nie chodzimy w tych pięknych, jedwabnych koszulach i marynarkach po domu. Jakby to jest taka dbałość o detale i wydaje mi się, że to jest coś, co z nami zostało po tej pandemii, kiedy jednak wyraźnie nastąpiła był ten strój domowy i był też ten strój wyjściowy. I to też był moment takiego absolutnego zatrzymania się. Dużo osób właśnie przeglądało szafy, jakby zastanawiało się, czy faktycznie wszystkiego potrzebują. No ale pandemia była też o tyle zgubna, że wydawało nam się, że na chwilę się tylko zatrzymaliśmy. To był 2020, a w 2021 już wszystko zaakcelerowało i po prostu nadrabiało i produkcję, i duże marki zostały z ogromem niesprzedanych rzeczy w magazynach. A wiemy, jakie są właśnie straszne praktyki niszczenia, spalania rzeczy niewykorzystanych. Więc wydaje mi się, że też kolejnym wielkim trendem jest upcycling, czyli wykorzystywanie rzeczy niewykorzystanych, nadawanie im nowej formy, nadawanie im nowego życia, przerabianie. I tutaj też wrócę w ogóle do Mało, bo ich najnowsza kolekcja... Właśnie pomyślałam o tym, tak. że trzeba nawiązać. Znaczy, to nie chodzi o to, że tutaj właśnie promuję jedną konkretną markę, ale promuję... Dobry przykład dajesz. Dokładnie, tutaj, tak. Dobry przykład, bo jeżeli... bo mówimy o jakichś ideach, mówimy o jakichś rzeczach abstrakcyjnych, ale jak to faktycznie się przekłada na jakieś konkretne produkty. I oni teraz wypuścili kolekcję, która jest zrobiona z deadstocków. Czyli są to materiały, które nigdy nie trafiły do sprzedaży, nigdy nie były noszone. Materiały, które były po prostu niewykorzystane. Bardzo dobrej jakości materiały, ale na przykład wiem, że Marysia i Sergiusz sprawdzali też,
z czego faktycznie są zrobione te materiały. Czyli sam fakt, że zostały już zrobione, znaczy to też się tak mówi, się przyjmuje, że najlepsze materiały są te, które już są. Mhm. Czyli po prostu pod każdym względem starajmy się nie produkować nowych. Tak, i najbardziej etyczne ubrania to te, które masz w szafie. To tutaj tożsama, tak, tożsame powiedzenie. Dokładnie. Ale powiedziałaś o dwóch bardzo ważnych wątkach i postaram się do nich nawiązać. Pierwszy to będzie ta moda vintage, bo to na pewno też jest jeden z trendów. Myślę, że moda vintage ma się świetnie i też miałam podobne refleksje ostatnimi czasy, czy analogicznie do tego, co powiedziałam przed chwilą, właśnie ta mania kupowania w sieciówkach nie przejawia się albo w manii kupowania etycznych marek, albo manii kupowania vintage. No wydaje mi się, że jeżeli idziemy do second handu, no to jest z założenia świadomy, dobry, etyczny wybór. I ja złapałam się na tym, tutaj muszę posypać się popiołem, że będąc w Paryżu, gdzie mamy absolutny raj vintage shopów, potrafiłam wyjść ze sklepu z trzema parami shortów, które były jakby good enough, ale gdybym była teraz w butiku i kupowała je właśnie za, niczym ta twoja koszula, za normalną cenę, to bym się zastanowiła 10 razy i może bym wyszła z jednymi. A przez to, że to było dosyć tanie, no rozgrzeszona wiadomo, no bo to z drugiej ręki, to robiłam te zakupy bez większej refleksji. No i właśnie to też pokazuje, i tutaj przyszła mi do głowy jeszcze inna teoria, trochę konspiracyjna, że mamy fenomen przeróżnych platform od sprzedawania ubrań i jestem przekonana... Które się świetnie mają, to są w ogóle właśnie resell, to będzie jeden z najbardziej dochodowych... Znaczy wszyscy modeli w to idą. Tak, 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 absolutnie. To jest... I super, jakby super, ale wtedy zawsze jednak ta sceptyczna myśl przychodzi do głowy, że to też nie chodzi o to, żeby sobie coś kupić na raz albo kupić na promce i potem sprzedać na jakiejś aplikacji czy platformie. Że tutaj też widzę sporo zagrożeń, że my wtedy dajemy sobie przyzwolenie, żeby sobie pokupować właśnie bezmyślnie, bo to na pewno się odsprzeda, albo właśnie kupować z intencją sprzedania tego dalej. Nie wiem, czy chcemy wchodzić w ogóle w tą drogę, dlatego że z założenia uważam, że koncept jest fajny, sama korzystam. Jak chcę kupić jakąś rzecz, to pierwsze co sprawdzam, czy ktoś może nie ma prawie nowej do sprzedania. Niemniej nie chcemy wieszać psów chyba na tej vintage, zawsze jest to lepsza opcja tak, niż tak, ale nie masz też takiego wrażenia, nie wiem, ja to u siebie zauważyłam, to są te słynne koszule z lat 70. i też mam absolutną obsesję na punkcie ogrodniczek, uwielbiam. A już sztruksowe ogrodniczki, dosłownie teraz byłam, jak też byłam w Paryżu, kupiłam sobie piękne sztruksowe ogrodniczki w takim kolorze łososiowym, pomarańczowym i wiesz, zdałam sobie sprawę, że już mam w szafie i tu niestety to się przyznam, że z moich 85 ubrań, które powinnam mieć w szafie, mam chyba 12 par ogrodniczek. Paski, sztruksowe, jeansowe. Jeansowych mam ponad 4 pary. I wszystkie są vintage. Absolutnie wszystkie są vintage. Tylko to jest też to pytanie, że kupujesz kolejne rzeczy, które już masz, a i tak koniec końców chodzisz w dwóch, trzech na krzyż. Znaczy tak nie założę więcej niż jednej pary ogrodniczek naraz, ale... Słuchaj. To jest to, że jakby powielasz... Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. Moda vintage we mnie... Znaczy ona... Nie możesz kupić wszystkiego. Znaczy nie możesz... Nigdy nie jesteś w stanie zaspokoić tej rządzy, bo to jest praktycznie rządza. Ja wchodzę, uwielbiam też takie second handy, gdzie po prostu przerzucasz rzeczy. Jakby, polujesz tam. Tak, polujesz. Uwielbiam to polowanie. Ale też coraz częściej wychodzę na przykład z jakichś miejsc z taką wielką satysfakcją, że nic nie kupiłam. Wystarczy na przykład się tylko w czymś się po prostu sfotografować, przymierzyć. Zostajesz z tą fotografią. Dlatego tutaj na przykład trend tego roku i trochę taka przyszłość mody, znaczy mówimy o tej właśnie przyszłości mody, to jest ta moda wirtualna. Czyli idea mody, która pozwala ci na tę zabawę, ekspresję bez zgubnego wpływu na środowisko. Znaczy oczywiście mówimy o energii, która schodzi w serwerach i etc., etc., ale to są rzeczy, które nigdy fizycznie, materialnie nie są wyprodukowane. I teraz, kiedy żyjemy w tej kulturze outfit of the day, tej manii wrzucania po prostu selfies na Instagram w jakimś stroju i w ogóle faktycznie raporty pokazują, że Gen Z, pomimo wydaje mi się jednak zwiększonej świadomości, to też jakby przyjęło się, że ludzie kupują ubrania tylko po to, żeby się w nich sfotografować w mediach społecznościowych i zwracają je później. A w ogóle zwracanie ubrań to jest też straszny dramat po prostu opakowań,
śladu węglowego związanego z transportem. Te rzeczy zwracane też są bardzo, bardzo często później niszczone. Tak, bo nie są po prostu w odpowiednim stanie, żeby być ponownie sprzedanymi. Dokładnie, a markom też się w ogóle nie opłaca później znowu ich czyścić, przywracać do obiegu, czyli jakby taka też próba, jakby przynajmniej podoba mi się to, że zauważyliśmy ten trend, że czasami ubrania służą tylko po to, żeby, nie wiem, budować jakiś swój właśnie wizerunek w sieci, no to czemu właśnie nie korzystać z takich nakładek, takich filtrów, takich ubrań, no, które fizycznie nie istnieją, a spełniają gdzieś tę naszą potrzebę czegoś nowego, czegoś fajnego. Tylko pytanie jest, czy to nie doprowadzi do trochę zdublowania rynku, że te rzeczy wirtualne będą coraz bardziej nakręcać konsumpcję fizyczną. Czy to jest... Ja nie wiem. To jest dla mnie w ogóle jakieś rozważanie filozoficzne. Powiem ci szczerze, że pierwszy raz spotkałam się z tematem mody w metaversie właśnie podczas konferencji, którą prowadziłaś. I było to dla mnie coś niesamowicie fascynującego. Tyle, że mam bardzo małą wiedzę na ten temat, więc byłam przeszczęśliwa jako mała studentka. A jednocześnie miałam takie poczucie, że ten komunikat chyba nie jest do mnie. I wtedy potrzebowałam się trochę odsunąć od tego, poobserwować to, popatrzeć na to jak na jakieś zjawisko, które się będzie działo. Kto wie, kim będę za parę lat tutaj śmigać w jakichś markach online, w sensie wirtualnych. Ale właśnie przyglądając się innym grupom społecznym, czy osobom, które są młodsze i spędzają mimo wszystko więcej czasu w różnych pokojach wirtualnych, czy cały świat gamingu, który stoi tymi, mówię tak jakbym się znała, no ale po prostu gdzieś tak wydaje mi się, że to wygląda. Strasznie ciężko się na tym znać. Tak. Powiem ci, że pomimo tego, że organizowałam konferencję Voga Business Fashion Environment Summit, do której bardzo zachęcam, można zobaczyć relacje na Facebooku i YouTubie Voga, to pomimo zgłębiania tego tematu przez blisko rok, cały czas gdzieś jest to dla mnie no, abstrakcja. No jak ja widziałam, słuchaj, jedną z prelegentek, która z taką ekscytacją mówiła o tym, jakie ma outfity dla swojego awatara, myślałam sobie, czy ja jestem z innej epoki? Znaczy one są trochę z innej planety. Nie wiem, czy tutaj nawiązujesz do Institute of Digital Fashion. Absolutnie uwielbiam te dwie osoby, Katy Tay i właśnie Lian Elliot Young. Ale to są osoby, które robią rewolucję w modzie. Znaczy one pokazują nam, że można inaczej. Chociażby na poziomie samplingów. Jakby nie wszystko musi być planowane na realnych materiałach, z których później są ścinki, które no, zwiększają odpady, ale można rzeczy dokładnie zaplanować, zaprojektować wirtualnie. I nawet nie wszystko musi być od razu produkowane. Możemy w pewnym, widzisz, myśmy też się strasznie przyzwyczaili do tego, że chcę coś teraz, chcę to tu i teraz. To, że ta wysyłka jest w przeciągu 24 godzin, że mogę to zwrócić od razu. A powinniśmy jakby myśleć o tych rzeczach trochę bardziej, zwolnić tempo. Zwolnić tempo i produkcji, i konsumpcji. I może właśnie kupić jakiś projekt, który dopiero z czasem będzie wyprodukowany konkretnie dla mnie, dla tej jednej osoby, a nie będzie zalegał gdzieś po prostu w magazynach i leciał z drugiego końca świata do mnie, więc... Czyli też mówimy tutaj o takiej przedsprzedaży na przykład. Tak, tak. I szycia, czy też produkowania szycia też na zamówienie. Można szycia na zamówienie, na miarę. Znaczy też mówimy o takim też trochę powrocie do takiego rzemieślniczego podejścia w modzie, które jednak no, nie można bezmyślnie szyć rzemieślniczych rzeczy. Jakby, no, jest brana i miara, i jest jakiś zamysł, i jest też... Wykrój, przymiarka, no są etapy. Oczywiście etapy, ale też jest taki też twój współudział. To jest też w ogóle coś bardzo fajnego właśnie w tej modzie wirtualnej, że ona też zachęca do takiego współtworzenia. A z tym właśnie współtworzeniem też wiąże się współodpowiedzialność. Jakby im bardziej jesteśmy częścią jakiegoś procesu, tym bardziej rozumiemy te różne etapy. Po prostu wydaje mi się, że jest znowu ten moment, jak pamiętam właśnie z jedzeniem było takie zaskoczenie, że ten kurczak w supermarkecie to jest faktycznie kurczak... To jest zwierzę. To jest zwierzę, więc my trochę zapominamy, że ten krój, że ten t-shirt... Tak, co to jest? Znaczy skąd to pochodzi? Że jesteśmy zupełnie...
trochę odcięci. Odcięci, tak. Odcięci od całego tego procesu. Fajnie, że podałaś przykład akurat kurczaka. Ja pomyślałam sobie o kawie, że często byłam świadkiem rozmów o tym, że, nie wiem, kawa zdrożała, czy nie, osób, które nie rozumiały, dlaczego, nie wiem, moja kawa kosztuje więcej. I dopiero po poznaniu tego procesu, tego, ile osób musiało dostać to pół złamanego grosza z tych 3 zł za tą kawę rozpuszczalną, to dawało ludziom po prostu ten sygnał, że okej, to może jednak to jest rzeczywiście chore, że ja płacę kilka złotych za ten produkt, który przyjechał z końca świata i musiał przejść przez te wszystkie etapy produkcji, więc ta świadomość i edukacja jest kluczowa. Ale jeszcze na sekundę wracając do mody wirtualnej, do metaversu, czy ty myślisz, że my jesteśmy jako konsumenci gotowi, żeby zapłacić nasze prawdziwe pieniądze za to, żeby nasz awatar czy nasza podobizna na Instagramie miała markową torbę? I tutaj zarówno, nie wiem, 50 zł, jak i kilka tysięcy, bo mówimy tutaj o wielkich markach high fashion, które mają swoje kolekcje. Możesz mieć torebkę Gucci, która kosztuje kilka tysięcy i płacisz to i nigdy nie widzisz jej fizycznie. No to jest dla mnie abstrakcja. Znaczy dla mnie też idea realnych pieniędzy, chociaż bardzo często płaci się właśnie w bitcoinach, to jest też cała dyskusja, na ile to faktycznie jest w ogóle zrównoważone, ale znaczy ja chyba nie jestem odbiorczynią takiej mody. Znaczy to nie jest komunikat skierowany do mnie, ale słuchaj, no ludzie są w stanie, no chociażby NFTs pokazały, że ludzie są naprawdę w stanie zapłacić grube pieniądze za rzeczy, które nie są w żaden sposób namacalne, fizyczne. Znaczy lokowanie pieniędzy, inwestycje to jest... ludzie zawsze będą w stanie zapłacić niebagatelne sumy za rzeczy, które są gdzieś niedostępne albo ekskluzywne. Albo pozwalają im się w jakiś sposób realizować. I tutaj na przykład mamy świat gamingu, który nam jest obcy. Tak. Ale przecież, no nie wiem, jak sobie myślę o moich kolegach z gimnazjum, którzy płacili pieniądze swoich rodziców za jakieś dodatkowe gadżety w grach, no to czym to się różni od metaversu? To jest dokładnie to. Jeżeli czujemy tę zajawkę, jesteśmy w tym świecie, to widzimy sens inwestowania w torbę, której nigdy nie zobaczymy na żywo. Czyli ja tego nie czuję, ale gdzieś mnie to po prostu fascynuje i wiem, że to też jest przyszłość, więc dobrze już na tym etapie gdzieś po prostu właśnie spozycjonować i spróbować to jakoś właśnie zgłębić. Ale ja jestem absolutnie propagatorką powrotu po prostu back to basics, czyli zadawania takich podstawowych pytań, skąd to pochodzi, z czego to jest faktycznie zrobione. I wydaje mi się, że tutaj też absolutnie pomogą zmiany prawne, które są teraz wprowadzane w Unii Europejskiej. Właśnie regulacje prawne, chociażby właśnie paszporty produktów. Będziemy mogli po prostu zeskanować dany produkt, zeskanować metkę, stąd też jest bardzo ważne, nie wycinajcie tych metek, przynajmniej zróbcie im zdjęcie. Wiem, że niektóre metki mogą drapać albo być w takich miejscach, że... Trzeba zacisnąć zęby. Tak. Ale że będziemy w stanie prześledzić ścieżkę danego produktu. Będą także nakładane kary na właśnie proces, bo to jest też pytanie, to działa w dwie strony. My mówimy tutaj o konsumpcji, byśmy równocześnie mówić o właśnie nadprodukcji. Nadkonsumpcja jest wynikiem nadprodukcji. To nie jest tak, że cała odpowiedzialność powinna spoczywać na właśnie nas, konsumentach, ale z drugiej strony to też nasza zwiększona świadomość, nasz popyt pokazuje markom, że muszą, że powinni. Ale też jest taki ciekawy case, jeszcze wracając do właśnie greenwashingu, jakie są też konsekwencje tej mody, tego zachłyśnięcia się sustainability, to jest to, że na początku listopada, a nie, to było wcześniej, przepraszam bardzo, ale wcześniej w tym roku, chyba końcówka września, został H&M został pozwany za właśnie greenwashing. Konkretnie chodziło o te ich kolekcje, które oni uważają, że są bardziej zrównoważone. Tak, zielona metka. Zielona metka, czyli w tym przypadku to było Conscious Choice Collection, czyli w ogóle sama nazwa. Świadomy wybór, kolekcja świadomego wyboru. I zostali oskarżeni o właśnie, wiesz,
prostu wprowadzanie konsumentów w błąd, że to nic tak na dobrą sprawę nie znaczy. Znaczy to jest w ogóle, to jest cały marketing, to są te kolekcje, które często są w stonowanych kolorach ziemi, w beżach, napisane, że są z tej z bawełny organicznej, a mają tak. tam 20%. Dokładnie, to jest też o to chodzi, że to są te mieszanki, to jest strasznie ważne, żeby coś było w 100% zrobione z jednego materiału, bardziej później jest ciężko recyklować rzeczy, które są mieszane. To jest też wysoki koszt po prostu rozszczepienia, tak, szukałam słowa, właśnie rozszczepienia, ale wiesz, to jest też cała ta idea, że dla nas ta, znaczy, że tak jak mówiłam, bycie zrównoważonym jest w modzie, tylko jak to później zweryfikować? Jak to później faktycznie... jak nie nadużywać tego słowa w marketingu, żeby to nie straciło swojego znaczenia, żebyśmy później byli w stanie odróżnić jako konsumenci, jeżeli faktycznie chcemy trochę więcej zapłacić, to żebyśmy wiedzieli, że to, że my nie płacimy za tą ekościemę. A czy ten pozew coś zmieni? Bo wydaje mi się, że H&M ma się świetnie. Wiesz co, wydaje mi się, że zmieni wizerunkowo, że marki, że to jest trochę takie otrzeźwienie dla innych marek. Takie zagrożenie trochę, że ich też to takie ostrzeżenie, tak, nie zagrożenie. Tak. Znaczy ja też bardzo nie chcę, żeby teraz oni się odsunęli od tych zrównoważonych kolekcji, ale po prostu no, niech to będzie autentyczny proces od początku do końca. Fajnie, że powiedziałaś o powrocie do korzeni, ale też wydaje mi się, że super jest to połączenie powrotu do korzeni z tymi nowymi technologiami. I to jest taki dobry kompromis, bo rzeczywiście zwracamy uwagę na tę bardziej rzemieślniczą produkcję, przemyślane podejście do zakupów i też to, skąd pochodzi każdy element naszego, nie wiem, garnituru, ale mamy technologię, dzięki której możemy ten garnitur przez ten cały czas przymierzać online. Tak. I to jest ekstra. I czy też, tak mi się wydaje, słuchając ciebie, że to też jest jakiś duży trend, że będzie więcej takich narzędzi na stronach internetowych do przymierzania ciuchów po prostu przez komputer, przez kamerkę i przez te jakieś technologie, nie wiem, czy to jest AI, czy jak to się nazywa, ale nie, virtual reality, tak, po prostu. No właśnie, żeby uniknąć zamawiania 10 sukienek do przymierzenia i odesłania ich potem za darmo do znanego domu towarowego z wieloma markami. Ale wiesz, ale też mi się wydaje, że w ogóle powinniśmy wrócić trochę do tego, ludzie przestali kupować rzeczy w świecie rzeczywistym, tylko faktycznie zamawiają wszystko online. Czyli tak jak mówiłam już wcześniej, ślad węglowy tych wszystkich przesyłek jest straszny. Też jak widzisz, w ile to jest rzeczy zapakowanych. No, o tym się bardzo dużo mówi, żeby to były właśnie... Boże, reusable, do ponownego wykorzystania, tak. packaging, opakowania, ale jednak wydaje mi się, że w sklepie, płacąc faktyczną kartą, a nie przyciskając tylko guzik, wprowadzając blika, mam jakąś taką po prostu większą świadomość transakcji, tak. Która zachodzi. I znaczy mnie przeraża to, że ludzie traktują wysyłkę jak przemierzalnię. Mhm. No wygoda, zawsze wygra. Aczkolwiek właśnie uważam, że jednak w Polsce zawsze ten pieniądz finalnie decyduje, więc jeżeli mamy tę wysyłkę i wymianę za darmo, to jest prosta droga. A ja na przykład robię tak, że jak sobie coś zamawiam online, to oczywiście jest przywilej dużego miasta, ale w miarę możliwości robię odbiór osobisty w sklepie. Tak. Lub też w pierwszej odbiór kolejności bym poszła... też wracasz do sklepu. Tak. Realnie zadzwoniłam ostatnio i poszłam odnieść w torebce sukienkę, tak. po to, żeby jej nie móc wysyłać. Też z wygody, bo nie lubię pakować paczek, ale biorąc Absolutnie. Pod uwagę ilość tych surowców, właśnie opakowań, jest to moim zdaniem jakiś tam dobry kompromis. Chociaż też pomyślałam teraz o tym, że wchodząc do sklepu, wchodzisz też do paszczy lwa, bo tak. jednak no, zamiast tej jednej sukienki, którą zwracasz, czy zamawiasz, czy odbierasz, nagle widzisz po prostu tysiące innych. No nie jest nam łatwo. Nie jest nam ale łatwo. Tak jak powiedziałaś, pokusy na każdym tak. kroku, tak. Ale tak jak powiedziałaś, właśnie to jest częściowo po naszej stronie, ale odpowiedzialność mają też duże brandy. Super, że są różnego rodzaju też już regulacje. I w ogóle pod wieloma względami lubię robić takie podziękowania w stronę Unii Europejskiej, która chroni nas zarówno w świecie żywienia, kosmetyków, różnej toksycznej chemii, jak i mody, bo no bez wiesz, tego byłoby to ciężko. Moda nie jest aż tak właśnie trywialna, jak nam się wydaje. Moda odpowiada, branża mody odpowiada za 10% globalnej emisji dwutlenku węgla. To jest więcej niż przemysł lotniczy. Znaczy, to wszystkie samoloty razem wzięte, to jest cały czas mniej niż nasze
kosze, bluzeczki, t-shirty, koszulki, skarpetki, no to jest po prostu nie do pomyślenia. My naprawdę nie mamy tej świadomości, jakie to jest wielkie zagrożenie, jakby to jest i zanieczyszczenie powietrza, ale też straszne zanieczyszczenie wody. 20% zanieczyszczenia wody to są wszystkie chemikalia, barwniki. My naprawdę nie mamy tej świadomości. Odeszliśmy od tego całego procesu. Przy czym dostęp do wiedzy mamy już od wielu, wielu lat. To nie jest tak, że to są jakieś tajne informacje. I zastanawiam się, jak do tej świadomości mają się wielkie domy mody, te wszystkie wielkie nazwiska, które nadal można powiedzieć rządzą. Chociaż może powiesz, że wcale tak nie jest. Jednak to są ludzie, którzy mają na sobie jakąś odpowiedzialność, tworzą nasze nawyki, tworzą nasze opinie. I no, oni też wiedzą o tym, jak wygląda sytuacja w branży. I chciałabym odnieść się do tego, co powiedziałaś o pandemii. Także pandemia była takim czasem refleksji i to też inspiracją do tego pytania jest właśnie konferencja, bo mówiło się sporo w ostatnich latach, że moda przechodzi kryzys, że moda przechodzi rewolucję, że też świat nawet blogerów, mediów społecznościowych czy różnych osób ze świata mody trochę zaczyna gdzieś tam znikać, a na pewno się zmieniać, bo zdaliśmy sobie sprawę, że nie można dłużej żyć w ten sposób. No i nagle fast forward, mamy już 2023 będzie, kiedy jest emitowany ten odcinek. No i pytanie, czy my rzeczywiście za tym kryzysem poszliśmy w tę rewolucję i teraz wielkie domy mody zbawiają świat, czy jednak nagle czas się cofnął? Czy wiesz co, dosłownie wyszedł teraz taki raport, bo to jest bardzo ważne, musimy mówić w oparciu o jakieś dane, tak, prawda? Znaczy to można się wydać, bo ja żyję trochę w bańce, ty też pewnie żyjesz w bańce, gdzie mi się wydaje, że jednak no, moda zrównoważona, absolutnie wszyscy o tym wiemy, wszyscy tego nikt przestrzegamy. Nikt już nie kupuje w sieciówkach. Absolutnie, bo nikt już nic, niczego nie kupuje. Jak patrzysz na te dane, to jednak jest to zatrważające. Znaczy mamy określone konkretne deadline'y, targety i to są targety związane z tym, że mieliśmy do 2030 roku zredukować emisję dwutlenku węgla. I teraz właśnie wyszedł raport Stand Earth, który przyjrzał się 12 takim kluczowym firmom, markom. No jest tam i H&M, i Zara, i Kering, jakby no wszystkie główne marki i Nike, wszyscy tam są. I się okazało, że te czołowe marki tylko zwiększyły swoją emisyjność w tym ubiegłym roku. Że to się wszystko zatrzymało gdzieś na takim poziomie deklaratywnym. Że to są ładne słowa, hasła marketingowe, ale jeżeli fabryki, które produkują te ubrania, dalej opierają się na węglu i paliwach kopalnych, no to o czym my mówimy? Jakby musimy absolutnie zobowiązać się do właśnie stosowania w 100% energii odnawialnej. Znaczy bez tego po prostu nie ruszymy do przodu. Wiesz, my na przykład czasami po prostu nawet nie myślimy o tym, jakie jest powiązanie między właśnie węglem a t-shirtem. Jakby te rzeczy nie powstają w próżni. No więc nie wygląda to dobrze. Znaczy nie wygląda to dobrze, pomimo tego, że te marki podpisują, była podpisana właśnie karta przemysłu modowego na rzecz klimatu pod ONZ. Jakby to są wciąż hasła, to są wciąż deklaracje, ale brakuje radykalnych akcji. Znaczy jesteśmy na etapie, gdzie wszyscy się zgadzamy i wszyscy o tym mówimy i są kolejne konferencje i kolejne kampanie społeczne, ale to się dzieje naprawdę niewystarczająco szybko. Niestety. Też chciałabym nawiązać do fragmentu konferencji, który był dla mnie bardzo istotny i dał mi do myślenia. To była rozmowa dwóch panów, których niestety i nazwisk im teraz nie przywołam. Wasili Werekia i widzę twarz tego człowieka, tak, teraz mi umknęła, bardzo przepraszam. Taki bardzo fajny pan z Paryża. Bardzo fajny. Francuscy znajomi. Tak, i oni właśnie poruszyli temat, o którym powiedziałam właśnie w tym poprzednim pytaniu i odnieśli się do dosyć ważnego momentu z tego roku, czyli właśnie do Belli Hadid, która podczas pokazu miała nałożoną na siebie sukienkę, która
nie wiem, powstała na oczach widzów, tak, używając najnowszych technologii i nie wiem, co oni tam sprejowali na nią. W każdym razie finalnie przeszła plastik. Się tym... Dziękuję. Przeszła się po wybiegu i nie pamiętam, co to było, Valentino? To był pokaz właśnie francuskiego domu mody Koperni i była to sukienka z lateksu i właśnie był zachwyt, że ona została wyczarowana na niej. Ona faktycznie weszła tylko w bieliźnie i ta sukienka powstała na niej, na żywo, na oczach wszystkich. Znaczy, i to faktycznie był trochę taki hołd kreatywności. Znaczy, to już z drugiej strony, jeśli nie oszukujemy, nic nie ma w tym jakby kreatywnego, to już Alexander McQueen ponad dekadę temu tworzył sukienki, sprayował sukienki na modelkach. Ale jakby nikt nie zwrócił uwagi, że to był absolutnie najmniej zrównoważony moment całego wydarzenia właśnie Fashion Weeku. A wszystkie oczy były tam skierowane. To jest ładny obrazek, no to jest ikoniczne, tylko że niestety był to zły przekaz, bo nie mogę sobie wyobrazić bardziej jednorazowej sukienki i sukienki, tak jak mówię, no, z lateksu, która też może być jednorazowa w swojej formie jako sukienka, ale jako surowiec nie jest biodegradowalna. Pozostanie z nami na bardzo długo, tylko już nie w tej formie. I też to był też moment, który właśnie skarciła podczas naszej konferencji Dana Thomas, którą szalenie polecam. Autorka podcastu The Green Dream. Ona jest... edytorką zrównoważonej mody w europejskim Condé Nast, pracuje w Vogue brytyjskim, jest autorką wielu bestsellerowych książek, m.in. Fashionopolis. I podoba mi się, że coraz więcej osób jednak mówi krytycznie o tym momencie. Znaczy w ogóle Fashion Weeki, no ta idea, że wypluwasz kolekcję raz po raz, cyklicznie, znaczy napędzasz cały ten system. Właśnie to jest też dla mnie bardzo ciekawe, że nikt nie ma takiego potencjału zmiany jak moda. Znaczy, rzadko jaka branża niesie w sobie taki potencjał. Ale taki potencjał, wiesz, ale jednak piłka nożna, te wszystkie wydarzenia to chyba dzieje się co właśnie 4 lata, tak? Ale to już jest bardziej zrównoważone. To już jest bardziej zrównoważone, chociaż nie wiem, na ile zrównoważone są ostatnie zawody, na coś mówi zawody. Ja bojkotuję te ostatnie, ale chyba bojkotuję wszystkie, więc nie jestem pod tym względem żadną ekspertką. Ale wracając do mody, ta idea, że po prostu co rusz wypluwamy kolejne kolekcje i to tyczy się domów mody, takich zestabliszowanych, a jeżeli mówimy o sieciówkach, które po prostu codziennie wypluwają kolejne dropy, znaczy, no to tempo jest zatrważające. Więc mieliśmy zwolnić, zostały z tego tylko sentymenty, posty na Instagramie i apele, żeby żyć wolniejszym tempem, ale nie widać tego ani na wybiegach, ani w sklepach. Ale właśnie powiedziałaś, że wiele oczu jest skierowanych w stronę świata mody i to jest też takie miejsce, które nawet można powiedzieć łączy ludzi, tak? Bo bardzo nas ciekawi to, co dzieje się w wielkim świecie i tak jak wspomniałaś w tym raporcie względem dużych brandów, takich jednak bardziej masowych czy ulicznych, to mnie najbardziej dziwi, że ci ludzie na samej górze nie idą po te refleksje i mają się dobrze i że nikt ich też do tego, bo nikt ich nie wywołuje do tablicy. Że tu jest jakaś taka strefa chroniona i sama współpracujesz z Vogue'iem i zastanawiam się, czy to zainteresowanie i ta sympatia do wielkich brandów cały czas się utrzymuje, czy jest tam mimo wszystko jakaś rewolucja, że marki, nie wiem, z misją czy z bardziej zrównoważonym podejściem zaczynają wieść prym i tam właśnie na górze jakaś roszada powstaje. Czyż co, wydaje mi się, że też coraz bardziej są jednak premiowane takie marki, które też wykorzystują materiały z upcyklingu. I tutaj chociażby przykład Julie Pelipas, która też była gościnią podczas naszej konferencji, byłej redaktor naczelnej i ukraińskiego Vogue'a, która zapoczątkowała, ona w ogóle wypuściła właśnie, ona to nazywa platformą, a nie marką, bo też chciała odejść od takiego narzuconego właśnie tempa wypuszczania kolekcji. Czyli jako platforma ona też szerzy pewne idee, edukuje. Teraz dostała nagrodę właśnie British Fashion Council jako Leader of Change. Nie tylko za jej właśnie zaangażowanie na rzecz Ukrainy, ale też właśnie na jej zwrócenie
uwagi na ideę upcyclingu, czyli nie produkujemy od nowa, tylko tak jak już mówiłam, wykorzystujemy materiały, które już są. I ona ratowała garnitury, znaczy przysposobiała, zasłynęła niesamowicie skrojonymi takimi męskimi, oversize'owymi garniturami. Jakby pokazała nam, że można inaczej, że to jest baza, na podstawie której można po prostu tworzyć nowe projekty, korzystając z tych materiałów, które już mamy. Więc wydaje mi się, że i ta marka się nazywa Better. Better tak jak lepiej, tylko przez 3T. Znaczy, te lepsze marki, tak jak mówię, też wpisują się w ten trend. Jakby Bottega Veneta teraz odsprzedaje swoje modele torebek z zeszłych kolekcji. Znaczy, na ile to jest jakby wpisywanie się w trend, na ile to jest część jakiejś narracji. Właśnie z tym całym greenwashingiem mam też taką myśl, że czasami sama narracja już napędza zmiany, bo pokazuje, że po prostu nie wypada, że nie możemy inaczej. Że nawet te deklaratywne zmiany muszą z czasem pociągnąć realne, rzeczywiste. Tylko to jest też właśnie kwestia czasu, tylko że tego czasu nie mamy. Czas to jest luksus, którego nam absolutnie brakuje, na którego nas teraz nie stać. Patrząc na ciebie, widzę, że jest to trudny temat. Trudny temat, jest to absolutnie trudny temat. Niewiele rozwiązań, dużo pytań, a może nawet rozwiązania są, ale ich wprowadzenie w życie jest nie lada wyzwaniem, bo musimy nagle dotrzeć do bardzo różnych grup ludzi na bardzo różnych etapach. Nie wiem, czy ty mimo wszystko świadoma tych zjawisk i tych problemów masz w sobie jakiś taki optymistyczny duch, wierzysz w to, że my się jakoś zreorganizujemy i naprawimy tę branżę? Absolutnie uważam, że nie chcę tutaj zostawiać słuchaczy z takim poczuciem beznadziei, no bo to odbiera też sprawczość, bo jeżeli nic się nie da zrobić, no to co my możemy? To ludzie jakby uciekają w taką apatię i nic nie zmieniają. I nic nie zmieniają, więc to jest też szalenie ważne w takim też właśnie przekazie aktywizmu klimatycznego, żeby jednak dawać ludziom narzędzia zmiany i dawać ludziom poczucie, że jednak mają wpływ. Ale znowu tutaj wrócę do tego, bardzo jest dla mnie ważne, żeby nie przerzucać odpowiedzialności na indywidualnych konsumentów. No więc absolutnie jest optymizm w zmianach prawnych, w regulacjach, to, że właśnie Unia Europejska się za to w końcu zajęła. Jest optymizm w nowych technologiach, w innowacjach. Jest optymizm też w tej narzuconej narracji z góry. Taki insiderski knowledge, to wiem, że było spotkanie redaktorów naczelnych z Anną Wintour i Anna Wintour powiedziała, dosłownie było to parę dni temu, że tak jak ich takim głównym hasłem właśnie sztandarowym to było diversity i inclusivity, czyli ta właśnie różnorodność, inkluzywność, to teraz dodają do tego także sustainability, więc jak już Vogue amerykański uważa, że jak sustainability... Jak ta informacja dotarła do Anny Wintour. Jak już Anna Wintour promuje to, jest taki Vogue challenge, żeby nosić to samo ubranie dwa razy, wow. Więc jak już Anna Wintour założy ten sam kostium dwa razy, chociaż mi się czasami wydaje, że ona zawsze chodzi w tym absolutnie kostiumie od Chanel, to faktycznie widać, że te zmiany już gdzieś zachodzą. Pytanie, na ile szybko? No więc po prostu musimy być takimi watchdogami, czyli obserwować i weryfikować i wymuszać, i zadawać te pytania, zadawać te niewygodne pytania, jakby mieć oczekiwania. Słuchaj, kryzys w modzie, kryzysem w modzie, ale my też mówimy jako duży trend ogólnie na ten rok o kryzysie gospodarczym. Śmiechem, żartem, długo nieśmieszne. Ale ciekawi mnie, jak ma się moda do czasów kryzysu, bo chyba mamy często takie obserwacje historyczne, że my właśnie wtedy, kiedy nie ma, to stwierdzamy, że odpinamy wrotki i organizujemy karnawał. I mam taką obawę, że te wszystkie nie wiem, zmiany idące w stronę sustainability czy ubrań po domu, które sobie po prostu pierzemy i o nie dbamy, pójdą w nowe sukienki z cekinami i bojkotowanie trudnych czasów. Jak to widzisz?
A nie można wykorzystać tych starych sukienek właśnie z cekinami? Nie, wydaje mi się, że każdy ma jedną sukienkę tak, z cekinami, no, więc po prostu, którą i tak zakładamy tylko od święta, czyli okres sylwestrowy. Dla mnie to jest w ogóle fascynujące, jak co roku są wypuszczane te same kolekcje czerwono-czarno-srebrne, złote, żeby właśnie promować święta Bożego Narodzenia i właśnie Sylwester. To są dwa dni do roku i czy naprawdę potrzebujemy co roku kolejną szafę na spotkanie rodzinne przy po prostu barszczu czerwonym, jakby właśnie tym bardziej, kiedy zaciskamy pasa, tym bardziej wróćmy do tych korzeni, do tej podstawy, do tego reperowania, do tego... Nie wiem, naprawdę to jest mój gorący apel. Zastanówmy się, jakby zróbmy sobie tę przyjemność, jakby dajmy sobie jakby może wypracujmy jakieś takie mechanizmy nagrody za wszystkie rzeczy, których nie kupiliśmy. Może po prostu, może naprawdę kostka ciemnej czekolady za każdą niekupioną bluzkę, sukienkę z cekinami, więcej magnezu, więcej energii. Szczęścia, tak. Ja uważam, że można totalnie pójść w konsumpcję rzeczy, które są dla nas dobrych i które nas faktycznie budują... Szukam słowa, które są nutritious, jakby takie budujące, odżywcze, karmiące, rzeczy karmiące, więc możemy się po prostu nakarmić, nie wiem, tak wymyśliłam to na poczekaniu, ale naprawdę ja mam dużo satysfakcji z rzeczy, których nie kupiłam, znaczy króluje takie hasło, że nikt niczego nie żałuje, tak jak niekupionych rzeczy vintage, ja uważam, że właśnie odpuśćmy sobie i jakby zaakceptujmy te wszystkie niekupione rzeczy, które mogą gdzieś nam się śnić po nocach. Nie wiem. A wtedy podziękuje nam na pewno nasz stan konta. To jest jakby tak. Czekolada czekoladą, ale myślę, że zawsze efektem niekupienia jest jakiś bilans dodatni. Więc to powinno być też takie pokrzepiające, wydaje mi się. Więc rozumiem, że po prostu nie zgadzasz się na to, żeby trendem był przepych i konsumpcja. Nie zrobimy sobie tego. Albo też jednak fascynujący dla mnie trend. Ja wiem, że on jest mocno zakorzeniony w Stanach, gdzie jest cała w ogóle platforma właśnie Rent the Runway, gdzie wypożyczasz ubrania. Wydaje mi się, że właśnie wypożyczenie ubrań jeszcze w Polsce chyba nie jest aż tak rozwinięte. Wiesz, są jakieś takie pojedyncze marki. To jest kiedy genialne. Mówimy o tych takich specjalnych okazjach. Boże, ile razy słyszałam, ślub koleżanki, muszę coś kupić. Boże, musisz coś kupić? Nie możesz wypożyczyć? No przecież to jest pewien typ sukienki, która gdzieś jest, która gdzieś po prostu przeleży w szafie, ale właśnie nie wiem, budowanie tego typu rozwiązań, cyrkularność, drugi obieg, jak nie pożyczasz, no to pożycz od właśnie koleżanki, jakby to też gdzieś zbliża ludzi. Właśnie wydaje mi się, że to są później ubrania, które budują historię. To nie są wtedy jakieś anonimowe przedmioty, tylko no, nadajesz im jakąś, no to jest też jakiś też taki wymiar duchowości, no, to jest naprawdę zmiana relacji, podejścia do ubrań. Tak jak niektórzy będą sobie kupować ciuchy w metaversie, to my możemy sobie wypożyczyć ciuch na jedną okazję, czy to będzie wyjście, czy to będzie zdjęcie na Instagramie, nie ma znaczenia, ale jakby sposób myślenia jest podobny, więc ja myślę, że to idzie w dobrą stronę i tak rozmawiając z tobą przyszło mi do głowy, że skoro już tak nadużywamy tego stwierdzenia sustainability, a na koniec dnia nikt nie wie, co to znaczy, to może warto zmienić sustainable fashion na mindful fashion. Bardzo mi się to podoba. Absolutnie. Uważna moda. Uważna, tak. Bo jakby... W tej uważności, świadomości jest też odpowiedzialność, jest myśl. Jest przede wszystkim, no, nie ma nic gorszego, bo to jest w kontrze do bezmyślnej konsumpcji. Mocne to jest to nasze zakończenie, ale tak. Ja na przykład uważam, że to w ogóle nie jest negatywny wniosek, tylko on pokazuje, że jak my zmienimy swoje podejście, to ta moda będzie też grała inną rolę w naszym życiu i już tak dalej ponosząc się fantazji, jak wielkie marki zobaczą, że nie mają takiej władzy nad ludźmi, to też będą musieli coś zmienić w swoim zachowaniu, a my odkryjemy, ile można zrobić z naszymi pieniędzmi, z naszym czasem. Absolutnie. I z dobrem innych osób i świata, nie kupując. Ile też marnujemy czasu na obsługiwaniu rzeczy, których nie nosimy, które zalegają nam w szafie, to jest też straszne marnotrawstwo. Rzeczy, które po prostu tracą na wartości, bo jak wiszą na wieszakach, to też się gdzieś odgniatają, mole je jedzą. Jakby absolutnie ile się zwolni przestrzeni w szafie, w głowie, w twoim życiu, kiedy zrezygnujesz z rzeczy niepotrzebnych albo dasz komuś po prostu
nadasz temu inną wartość, oddasz komuś, puścisz to w obieg. Słuchaj, zapytam cię na koniec o coś, o co może wszyscy myśleli, że zapytam na początku, ale czy ty w ogóle wierzysz właśnie w takie rozwiązanie lub w takie komunikaty jak trendy na nowy rok w znaczeniu garnitur z szerokimi ramionami, sukienka midi czy wełniane czapki? Nadal mamy coś takiego, czy w uważnej modzie nie ma miejsca na trendy? Słuchaj, no uważna moda nie musi być modą tak zwaną niemodną. To też jakby nie o to chodzi, żeby po prostu chodzić w butach sprzed 10 sezonów i... Znaczy ja akurat chodzę w butach sprzed 10 sezonów, bo to jest też stawianie na jakieś ponadczasowe klasyki. Tak. No, czyli jak mówimy właśnie Church's, to jest taka marka butów, które są naprawdę na całe życie i te buty przychodzą z założeniem, że ty zawsze możesz do nich pójść i wymienić za darmo podeszwę. Więc no to jest pewien styl buta, który nigdy nie wyjdzie z mody. No wiesz, no dlatego też warto w tej swojej minimalnej, kapsułowej kolekcji 85 ubrań mieć jedną rzecz z większymi, bufiastymi rękawami, a jedną jednak skromnie skrojoną, mieć czapkę z pomponem i czapkę bez pomponu. Jakby... Można, to moda zrównoważona, czy ta moda uważna wcale nie musi być modą nudną, nie musi być modą jednowymiarową, nie musi być modą niemodną, tylko po prostu nie chodzi o to, żeby była modą ekscesową. Można tak mówić? Ekscesowa moda? Chyba zapożyczyłam ze słowa excessive i wyszło mi jakieś... Nadmiarowa chyba. Nadmiarowa bardziej, tak. Albo, no. To powiedz nam... Na koniec, czy masz w takim razie jakąś rzecz, fason czy mikrotendencję, która ciebie teraz kręci i będziesz tak chodzić w nowym roku i nie jest to koszula lat 70. ani ogrodniczki sztruksowe? Wiesz co, jest to absolutnie czapka. Znaczy po prostu w ogóle totalnie nie rozumiem fenomenu ludzi, którzy zimą mnie noszą czapek. Ja też nie rozumiem w ogóle, jak mogłam być kiedyś nastolatką, która uważała, że czapka nie jest Jezu, cool. Nie wiem, może ja jestem po prostu nudna, ale tyle tracimy energii, jak już mówimy o tej energii, o tej życiodajnej energii, tyle oddajemy ciepła z powrotem do atmosfery przez naszą głowę, nie nosząc czapki, więc ja mam taką swoją czapkę jeszcze zrobioną przez moją przyjaciółkę z Nowego Jorku, która jest zrobiona właśnie z takiej specjalnej wełny organicznej i uważam, że to jest jedna rzecz, w którą każdy powinien po prostu zainwestować, to jest dobra, ciepła czapka, zima jest z nami, to jest jeden trend, który też z nami zostanie przez najbliższe przynajmniej 3 miesiące, więc czapka, rękawiczki to jest coś, bez to czego jest się teraz, tak, to jest must have, bez czego się nie ruszam absolutnie z domu, po prostu mogę chodzić bez ogrodniczek, ale zawsze w czapce i w rękawiczkach, bo jestem strasznym zmarzluchem. Więc to jest taki apel zdroworozsądkowy trochę. Zuza krzątała i trendy zima 2023. Naprawdę, lepiej bym tego nie ujęła. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za to, że mnie odwiedziłaś i że mogłam z tobą podyskutować na te tematy, które są bliskie naszemu sercu. I wierzę, że to trafi do naszych odbiorców, którzy też interesują się mindful fashion. I wejdziemy w ten nowy rok z jakąś taką... nową strategią, spokojem, ale też determinacją. I z nową oczywiście kapsułą, z rzeczy, które już mamy i też tak. Mnie absolutnie zainspirowałaś do tego, żeby nie ma idealnego momentu na właśnie przegląd szafy, jak teraz na początku roku. Tak. Zobaczyć, co tam się kryje, odkryć pewne rzeczy na nowo, odkurzyć i zachwycić się nimi i znowu się w nich zakochać. Pięknie. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Do usłyszenia. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Wyjątkowego o tyle, że był to pierwszy wywiad noworoczny i zarazem pierwszy odcinek trendów. Jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano, w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla was solówkę, oraz raz na jakiś czas w środę, szczególnie w najbliższym czasie, kiedy możecie spodziewać się właśnie odcinków trendowych. Podcast jest dostępny na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Ja udzielam się regularnie po przerwie na Instagramie pod nazwą oczywiście
ku zaskoczeniu wszystkich, Karolina Sobańska. Bardzo się cieszę, że wracamy już do noworocznego grafiku, że jestem z Wami i będzie się pojawiało coraz więcej treści, mam nadzieję, dla Was ciekawych i inspirujących, które wprowadzą nas pięknie w ten nowy rok i sprawią, że będzie on jeszcze lepszy. Raz jeszcze dzięki za to, że jesteście, że słuchacie. Do usłyszenia. Cześć.